Hello there ponownie, tutaj Repus. Jest to kolejny odcinek Multika Krasnoludami. Będzie tutaj kilka śmiechowych sytuacji. Będzie potwierdzenie tego, że ponownie inni gracze uważają: o kurde, bronimy czterech stron, to trzech graczy ma bronić, ja biorę Lorda. Jest genialnym pomysłem i jako jedyny ja jestem w stanie się wstawić, że to jest chujowy pomysł. Kilka tych sytuacji, poza tym powtarzam chyba w sumie troszkę. Jeżeli chcecie zobaczyć jakieś więcej na przykład sytuacji typu zarządzanie państwem lub coś w tym stylu, zamiast po prostu śmiechowej sytuacji, piszcie informacje takie w komentarzach, co uważacie, że więcej powinienem pokazywać, komentować czy coś w tym stylu, niż na przykład po prostu sytuacji, że ha, coś śmiesznego się dzieje, jazda dalej. Bo jeżeli to skomentujecie i będzie rzeczywiście troszkę głosów takich, chętnie to wprowadzę. No i zapraszam do oglądania. Krasnoludów. Na północy od mojej strony patrząc Repus, na zachodzie Go. To fajnie, że dałeś mi znać, kuźwa, że on odpalił nagranie, no. Dobrze, odpal. Ja już odpaliłem, tak? Już nie potrzebuję twojej zgody, ani nic. Dobrze, mamo. Dobrze. Muszę znowu chyba zrekrytować, tak myślę sobie, wiecie co, żelazne smoki do jednej armii, bo one znowu będą nas standa robić. A, będą biły się lepiej w walce wręcz niż połowa naszych jednostek. Tak. Nie, to jest tak tej części, że jak jest skórna w kupie są, to, kiedyś to nie zdychają. Build pod te smoki. Szczególnie też tak było właśnie fajnie, że oni nie zdychali, jeśli byli okrążeni. W myśl zasad, że jeśli zostawisz wrogowi drogę ucieczki, to spanikują i tamtędy uciekną. No to nie jest tak, że jak cię okrąża kurna setka typa, a ciebie jest 10, to cię po prostu zadźgają. Nie, to jest kwestia chęci życia lub śmierci. Nie, ale to jest wiele przypadków na świecie, gdzie ziomki, które były okrążone dłużej, się broniły małą liczebnością i małymi zasobami niż niektóre wielkie armie, które były okrążone. No ale to zależy, co rozumiesz przez okrążone. Bo czy rozumiesz okrążone, nie wiem, jakaś kurwa osada czy jakieś państewko przez wrogów? Czy rozumiesz okrążone, że rzeczywiście... Na polu bitwy ja mam na myśli. Stoi typa 10 osób plecami i kurna, nie wiem, nacierają na nich. No plecy plecami, że stoją, o tym mówię. To jest, kurwa, pamiętaj i tak o najważniejszym, że potężny Luksemburg bronił się 14 godzin, kiedy Dania broniła się 6 godzin w II wojnie światowej. Czego ambasador Danii poddał się ambasadorowi niemieckiemu w pierwszej sekundzie? Bo taki miał rozkaz. Bo taki był rozkaz, że w przypadku wojny mają się poddać. Tylko do wojska nie dotarł ten rozkaz na czas. Pozaczęło no wariować. Leś, kurwa, i się obudziły leśne elfy. No ja pierdolę. Leś ich wybij. O Boże, jak oni się rozlali. Panowie krucjatana elfy. No właśnie, znaczy się. Co za śmiecie. Tak. Jak ja muszę ten Norsemenów olać, kurwa, i iść na nich w takim na razie. Mnie w to zapraszasz, ale... Nie mogę, to ciebie z automatu, bo jesteśmy w sojuszu, kurwa. Tego. I chuj mnie to, nie możesz nie zapraszać. No możesz nie zapraszać. No. Styrland! Styrland żyje i chce umowy. Nie, no, mi się najbardziej podoba, kiedy te krale Imperium mówią: przyniosłeś piwo krasnoludzkie? No ja tak miałem, ja tak chyba Ostmark czy Ostland tam do mnie, że tam przychodzę: o, mam nadzieję, że przywieźliście tam trochę piwa Bugmana. I tam klikam tą ofertę handlową. On: yes! Yes! Tak, ja chyba słyszałem to nawet, jak to mówiłeś. No kurwa, mnie to rozbroiło. Daję cię, będzie zabawnie. Mamy plac, który trzeba bronić, a do niego są tylko dwa wejścia. Więc tutaj jest potencjał, moim zdaniem, jak są tylko dwa wejścia do niego. No chyba, że to są mosty, to wtedy mamy 5 wejść. Dawaj. No. Dobra, nie widziałem jeszcze nigdy tej mapy gramy. Wejdę na obserwatora i tyle, nie ma. Nie no, wbijaj jako gracz. Będzie zabawnie. 2, 4, 6, 7 jednostek. O 9. A, myślałem, że mówisz o wejściach. Dobra, jak to się ładuje, to zaraz będę. Już się zgubiłem w tej osadzie, nawet nie wiem, gdzie jest osada w sumie. Ja też nie wiem. Okej, okay. Ja jeszcze pogubiłem też, jak na to patrzę. Zobaczmy, są mosty, no są mosty. Widziałem, że jeżeli chcesz, żeby zmieniła się wygląd osady, musisz grę zrestartować. Tak, idą z dwóch, dobra. Ja mam pomysł, żebyśmy zmasakrowali tylko tą prawą armię. Bo nie, brakuje mostek, mogę to jest... No tak, ale to lepiej rzuć się na prawą stronę niż rzucać na Quicka, który ci zmasakruje ten garnizon raz dwa. Czekaj, gdzie jest Quick? Po lewej. Dobra, inaczej, dzielimy się tak. Każdemu równo, każdemu gówno.
Jest, tutaj też. Ja myślę, gdzie powinniśmy się bronić. No po prawej stronie atakujemy ich po prostu, wyrzynamy połowę armii i tyle. No. I tyle. A, no, no dobra, czyli tam, gdzie Quick jest, to nie, okej. To już było powiedziane. Zostanę na moście, dobra. Nie, bo ja zrozumiałem, że tam, gdzie Quick atakujemy, dobra. No kurwa, zrozumiałem dosłownie i na odwrót. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Teraz! No, rzucajcie, kurwa, i łopy. To się zbagowało. No i nie rzucał, kurwa. Brawo. Nie musisz rzucili. Się co... Rzucili? Nie. Nie. To cofnij ich i rzuć. Cofnij Kajzerka, ja biorę. Quick, serio, stoi w miejscu? Oni no tam widzisz. Stoją wszyscy. Dokładnie. O to chodzi. Rozbijemy ich. Tam wieżę zaraz się budować obok Quicka. Ja już klepię tam wieżę, upgrade i wszystko. Ona zaraz umrze. Ej, bo nasi krasnoludowie się napierdolą i będą mieli kaca zaraz. Jak taka długa przerwa jest. To możemy zaraz iść i bić. A samego Quicka nie trzeba się rzucić chyba. O, jak mu ta wieża, ty, ta wieża ile mu zadała jednym strzałem. Widziałem, to zleciało ładnie. Nie no, będzie mu głupo, pokażmy jego wieża zabić. O nie, zaraz umrze mi wieża. To postaw wieżę na nowo. Umarło. O, uciekli. Ale uciekli! Bo wyrwali ładunkami z drugiej wtedy. Quick ma pancerz, 120 armoru ma. On ucieka, halo! 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 Nie tak miało być! O jest! No i spanikowali, ładnie. Bo wybiliśmy mu całą armię. Patrz, bo jeszcze tam wieżę walą, ja pierdził. Kurde, straty 2000, my zadaliśmy łącznie jako jednostki z półkoła. Nie no. Grimgor mnie atakuje. O kurwa, on jeszcze żyje? What? Dajesz, bitwa z nim. Z ale nie, że bitwa, tylko że wojna. Gdzie on jest? Na wschód. Nie. Tam musi być Grimgor. Nie, czekaj, czy to mnie przesuwa na moją stolicę, czy gdzie? No nie, no. Pod miasto to nie... Grimgora u ciebie? Wybierz, nie, jak klikam na niego, to mi przesuwa kurwa. To zobaczymy w kolejnej, gdzie jest. Zobaczysz, ile ma osad. I wskaże ci mniej więcej, gdzie jest. Nie, czekaj, bo ja mam do góry nogami mapę, dlatego chyba nie ogarniam. No, bo Geld jest odwrócony. Tak, i też jest? Odwróciło. Naciśnij sobie kuj się odwróci. On ma jedną osadę, kurwa, i jest jeszcze za tymi. Za wojownikami chaosu, zajebiście. Ja pierdzie, co? Ale nie wzywam na pomoc. Po cholerę. To mi się nie podoba. Driady, czy jesteście gotowe na początek w pierdolu? Cyk! I pierwsza wioseczka jest moja. No, to prawda, na dalekiej północy I'm a king of the north. Ale jednak. W sumie lodowy dwór, nie chcesz tego odkupić, kurde? Ale pewnie mi jakieś grosze znowu rzucisz i nawet mi to się nie opłacało. Niech zgadnę i powiedzieli ci, nie panie mają, tak? Cześć, bo już się pogubiłem, jaką prowincję chcę sprzedać. Nowokrzti elo. Kurwa, oni to chcą bardzo. Za 4,5 koła. Kurwa, dogadamy się. Carice Katarina. Nawet nie musi zdjęć stópek wysyłać, tyle mi starczy. Repus, ten słynny stópkarz. Dokładnie. No, jeden u nas różnie simpuje do Miao Ying, to ja simpuję do Katariny. Okej, okay, opyliłem za 4,5 koła i to mi się kurwa podoba. I teraz w międzyczasie i teraz na... taki repus w białej podkoszulce z brzuchem wystającym przy swojej przyczepie kempingowej. Ja to mam łeb do interesu. Niestety zabójcy gigantów mi jedni w bitwie zginął. A chuj z nimi. Granice. Co to kurwa jest za budynek kupacz? Kupacz to miejsce, w którym orkowie się relaksują. Najbardziej lubią to robić w osadach wrogów. Kontrola minus 5, przychodzę ze wszystkich budynków minus 20. Bo to ma kurwa robią. Znać? To co myślisz? Robią tam kupę. A jak cię nikt to kurwa znaleźli? Co jest? Karol Frankowski. No to znaczy kurwa, że zrywasz pakt o dostęp wojskowy, no. Wejdę na do Reichlandu, czy tego chcesz, czy nie? Nie wiem po co, ale okej. Okay. Już mnie to gówno obchodzi, to jest uraza. Mam plan. Jaki? 50-letni? Kurwa, sprytny. Myślałem, że 50-letni powiesz. You may touch me only in dream.
Ta gra jest taka realistyczna, że ja pierdolę. Najechałem właśnie na... przed chwilą na... tą generałkę Slaanesha. Powiedziała, że mogę dotknąć jedynie w snach. Kurde bele. Odpalam gry, by się zreaktować, a nie by cierpieć. Kurwa, oblałem się! Jestem kurwa mokry teraz, ja pierdolę. O, jeszcze ktoś mi klepie, Clan Mulder. Dawaj na solówę, frajerze. Bez strat jednostek, zajebiście. Co mówisz? Coś mi naraz? Bo powiem ci, że nie słychać cię znowu. Złoci wypowiedzieli wojnę tym. A mi? Kolek wypowiedział wojnę. Cześć kolek, ty jesteś z tego gówna? Kurwa, wygraniczy się ze mną z 5 stór. Liczyłem, że nie wypowiecie mi wojny. Chuj, ale oni są silniejsi, Dolganowie, kurwa. Przewalone. No, to jest rzeczywiście coś, czego mogę się zacząć obawiać. Muszę porobić pokoje. Może ci wywalili wojnę w ogóle? Jak masz północny wschód, co nie? U mnie. Tak, jestem już za górami? Tak, na wschód zupełnie. Zwiastun burzy, wojownicy chaosu. Bo mają kurwa granicę ze mną. A czemu nie możesz... czemu mnie wzywasz w ogóle? Czemu nie bierzesz... z automatu. Bo to jest... Nie bierzesz z automatu. Nie masz z automatu. Mówiłem ci, że nie masz z automatu. Możesz tam kurwa odklikać, żeby nie wołać. Możesz sojuszników. Odklikać to. Ja w Locha do żadnej wojny nie zawołałem. No właśnie, tylko ty mnie go zwołasz do wojen. Ale ty i tak nic z tego. Sorry. Nie. No jak nic takiego? Potem mam pierdyliard wojen. A później kurwa krzyczy na tych na YouTubie, że 20 rund kurwa przyjmują karak 8 szczytów. Bo kurwa klikają opcje. Dobra. Czarnuch żyje. Szczur żyje. To nie dopuszczenia. Znaczy to pierwsze. Tak z ciekawości, czy carica Katarina wyśle mi stópki za Kislev? Albo chociaż zdjęcie stópek. Tak średnio na ten Kislev, tylko 1300 proponuję. Kurde, Boże, moją wieżę antenową TVP. Przypomniał mi się jakiś tam mem z Warhammera. Ten DLC, Blood for the Blood Gods. W międzyczasie to jezioro krwi Korna bez DLC i normalnie jest krew. CA, oszukaliście nas. Tak, dobra. Ghosty, żyj tam bardziej. No ja mówił, że do k***a idzie. Ale nie ja o to słyszałem. Chodzi. Cały czas mówi, jakby miał się popłakać, no. No bo to jest ze Śląska. Zawsze. No Slayerci jedni zginą na stówę. Ale od tego są. Kurwa, nie mogą ginąć, oni są wyekspieni w luj. O kurwa, jestem tym, strażnikiem tych. Ale ty, ja nie. Czego się spodziewałeś, dając mi zabójców? Tego, że będziesz dbać o jak lepiej niż o własnych. Mam tak samo jak o własnych. Czyli pozwalam im zrobić to, czego oczekują, umrzeć. Boże, jeden zabójca umrze, naprawdę widzę, mech. Zrobili to, jaki był ich cel w życiu. Mieli przeżyć, zobacz jaki mieli level ładny. Nie! Zabójcy nie mają przeżyć. Mają przeżyć, jeśli taki jest rozkaz. Otóż, to jest moment, kiedy zabójca się pewnie zbuntuje. Jak twoja stara. O. Jak dobrze pójdzie, to drudzy zabójcy gigantów ci się rozlecą. Twoja stara się rozlesi. O. Ty fajnie się ma... antysemityzm. Pana tych innych minersów. No 209. No bo jak ładunki rzucała po tym kilofami wala, to są dobrzy. Patrz, ci tylko stali z tyłu i naparzali tych, co uciekają, 150 zabili. Zabójcy ponad 301. Znaczy ponad 301 jednostka i ponad 202 jednostka. No 301. I widzisz, przeżyli więcej zabili. A tamci głupio umarli i co? I nie zabili więcej. No mieli chujowe wsparcie na jednej flance, na drugiej rzuciłem swoich żołnierzy. Tam kurwa nacierałeś. A ty nie, i to jest właśnie problem. No ja strzelałem ci w plecy, jak chujata, no właśnie, no. Rozkaz towarzysza tego strażnika Ura Sturgrima. Ani kroku wstecz. W ogóle co zauważyłem grając z Volkmarem, jak masz dom wieków sobie zajmujesz, to... masz tam z automatu wycinkę drzew. Lol. Kurwa, to mnie tak się mieszy. Wiałeś taki Volkmar. O kurwa, panie, fajne drzewo. Co robimy? Kurwa, domyśl się. Jep, jep, jep. O, drzewo. Takich podziemią nie mamy. Czas na wycinkę. Kurna, jak zdaje mi się, że Borysa uratowałem. Wtedy.
bo go uratowałem i teraz on puszuje jeden front mi, zajebiście. Dobry Borys nie jest zły. Ciekawe, co zrobi jego córka, jak ojciec wróci. Tato, to nie było tak. Jak kurwa nie tak? Dawaj dupę. Będzie blanie pasem. Teraz szukaj tego gnoja. Jeszcze powiedz, że się ustawiał z dwóch stron, to w ogóle zdechnę ze śmiechu. Jeden będzie z jednej, a drugi z drugiej. Jesteście okrążeni. A ilu was jest? Dwóch. Poddajemy się. To był filmik, jak jakiś ten ziomków spisywali na PKP-ie i stał tam taki jeden szeroki kurwa policjant i komentarze. Czy on właśnie kurwa sam otoczył trójkę tych dzieciaków? Tak. Ej, to jest najlepsze. Kiedyś było coś takiego. I był Ford taki. To my tam mieliśmy bazę i kiedyś bawimy się tam w dwie drużyny. Na kije i inne takie rzeczy, jak to za dzieciaka. I akcja dzieje się następująca, czyli tam chłopaki szturm chcą robić, bo bawimy się w zdobycie twierdzy i flagi. No i co kurde wymyślili? Że ja pójdę i ich z drugiej strony wezmę. A mówię, spoko. Yes, ja mówię, spoko. I ja wychodzę, jesteście otoczeni. A oni, a ilu was jest? No ja jestem. Oni, dobra, poddajemy się. I taką bekę cisnęliśmy. Nie, fajnie, dla mnie lepsze by było, jakby oni uznali, a chuj, i poszli ci najebać wszyscy. Nie no. Nie będzie skawen pluł nam w twarz. Nie, kurde, bo... A czy on w ogóle dobiegnie? Rodzica, dziewica, Maryja. Ale bo on ucieka chyba. Nie, bo dobra, on się przewrócił, bo kamieniem oberwał. No bo katapulty strzelają. Zdechł? Umarła frakcja? Jak frakcja, że... Kurwa, kolejny lord im się zrespił! Przeżył ten... A do walki wręcz! Nie! Ja kręć mnie zalewa tego! Co to jest za kurwa niekończąca się opowieść? Oni nie będą tak atakować i plądrować na zmianę. Ja pierdził. O, tak. Zwiastun burzy nadszedł. Dobrze, że jednostki porobiłem. O kurwa, Litwa? Dużo ich... Nie, pyrrusowe, ale... Chyba lepszy automat tak patrzy niż... No rozumiem. Niż ręcznie. Dobra, chuj, że macie złoty 8 level, bo wbijacie od początku też wypad z armii. Nie. A emeryturę pan ich posyła, czy do głowy? Emerytura. Emerytura w kopalni, tak jak lubią krasnoludy. Oj, to się rozumie. Właśnie, Repus, jak pójdziesz jeszcze trochę na zachód, chyba że widzisz to leśne elfy rozwalają wszystkich. Ja na razie rozjebałem Diradę. Jeszcze jedna im prowincja została. A Borys na północny wschód, na kurwie, idzie po Ursuna. No ja pierdzi, widzę go. Co oni za terror jakiś wrzucili? Nie, bo masz ustawione, żeby ci jednostki spierdalały. Jak Boże, kto tak gówno ustawia? Jak ja mam domyślnie ustawione to wyłączone. Ja też. Jaki Jełop ustawia takie rzeczy? Kurwa, Kajzerka! Na chuj to ustawia, żeby uciekali? Ustawienia sobie nie wyłączył. Zapomniałeś, a nam armia uciekła przez to. To jak to jest z przekazywaniem prowincji? On coś traci, czy nie? Czy traci się coś? Prowincja. No tracę prowincję. No tak, ale chodzi mi w sensie, że jak przekazujesz ziemię, to nie? To czy coś w sensie tracisz w sensie budynki, czy nie? Nie mam bladego pojęcia, czy się zeruje, czy nie. Najpewniej nie i dlatego najpewniej oddaj mi w tym samym stanie, co ci dam. Co się mniej więcej mam na myśli. Bo ja jakby wciąż rozbudowywuję go. Czy wiesz, jakbyś bylibyśmy w Europie, to pewna nacja wybrała kamienicę. No i poszedł. Już jestem, caryca Katarina mi wysyła stópki, czekaj. Powiem tutaj, dominujące zagrożenie. Ze względu na twoją potęgę i brutalność wiele fakcji uważa cię za wojskowe supermocarstwo. A zatem idzie ma wrogie nastawienie. Z drugiej strony bardziej służalce przywódcy. Okej, ciekawe. Za 1000 złotych chcesz, żebym cię bronił, Katarina. Gdzie ty kurwa jesteś w ogóle? Tu. Ale chuja sobie radzisz, Katarina. No sorry, no. Chyba, że masz jakieś... Co ona chce od ciebie? Sojusz obronny za 1000 złota. Pierdalaj. Bierz złoto. Moje pytanie brzmi, gdzie są jednostki Ghosta? Które to są? Tylko jednego typa. No to źle zrobiłeś, no bo... No tak, no kurwa, mamy się bronić po czterech. Każdy ma mieć równe oddziały. Ghost.
to ty powinieneś bronić tego, jak gadaliśmy, że tu musisz całe to wejście zablokować. Atakują z czterech stron, nie z czterech graczy. Jak to zrobimy? Każdy zostanie tak jednostki, żeby bronił czterech stron. No zajebiście. No w razie czego Ghost, to ja mogę tam podlecieć do ciebie, tylko wiesz... Tak samo jak podczas obrony oblężenia u Kajzerki. Zrobował to. Co jest, panie Borysie? Sojusz militarny za 300 pieniądzów? Co ty myślisz, że jestem, kurwa, nie wiem, streamerką? No właśnie, do dupy. 500 też nie. Mówię, że zabierz już teraz, bo ja bym chciał już iść spać, bo ja zasypiam chyba przed kątem. Mam to gdzie? Trzeba było jemnąć Red Bulle. W sumie, masz rację. Ja jemnąłem Energola przed nagrywką. A później wstaję o 15. I dobrze, jest to poświęcenie, na które jestem gotów, a ty co jesteś w stanie poświęcić? Jutro do szkoły, kurna, na 8, dwie majmy. O nie, szkoła, najgorzej. Już nie chodzę do szkoły teraz. Mam jeszcze miesiąc dla tego wolnego, teoretycznie. Kurwa, ja dzisiaj wracałem z treningu z ziomkiem i tak sobie przypomniałem, kurwa, on jest niepełnoletni, on ma 17 lat. Co, halo, co za obrzędy płodności? I się pytam ziomka, ej, a ty jutro do szkoły, co nie? No, dwie majmy? Nie, jedna. Kurwa, to za fajna akcja. Jak ja dawno o tym zapomniałem. No i na akcencie szkolnym kończymy odcinek. Mam nadzieję, że dwie majmy dla was są znośne. Pytałem się kilka osób, jedne mają lekcje do 17, inne do 19. Ja pierdzielę, jakbym ja spierdalał z tych lekcji, chyba że fajne by były rzeczywiście. Ale tak by mnie po prostu nie było. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku z Multika. Na razie nie mamy w planach nagrywać, nie mamy konkretnego terminu, więc, ale możliwe, że jako, że to się wrzuca po kilku dniach niż to ja montuję, to możliwe, że już kolejny odcinek jest nagrany, zmontowany. Więc do zobaczenia w kolejnym, jak tylko się pojawi.